Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj jest po prostu plac Zbawiciela. Nie, to nie jest plac Zbawiciela. Plac Zawiszy. No, przez tę Galerię Monopol to jest wina. Galerii Monopol, proszę Państwa. Tutaj obok Extra Punctus, Radio Conchita, Galeria Monopol. Proszę Państwa, wszystko przez Galerię Monopol. Tak? Proszę Państwa, Tarczyńska, Raszyńska. Proszę się nie przejmować. My do swojego dojdziemy. Proszę Państwa, tutaj są sapagi. Proszę Państwa, przecież to miejsce my bardzo dobrze znamy. Te filtry, gdzie ja tutaj biegałam, proszę Państwa, dzień i noc, noc i dzień. Państwo zobaczą. Sapagi świętej waszej matki Tereski z Kalkuty, która już nie żyje. No ale są sapagi. Państwo zobaczą, że te sapagi, proszę Państwa, tutaj, gdy są na tej Tarczyńskiej, Raszyńskiej, to jest Raszyńska, Tarczyńska, Państwo zobaczą. To są te sapagi matki Tereski z Kalkuty. Państwo zobaczą, że ktoś tu zostawił sapagi. No ale teraz tak, tutaj jest Tarczyńska. Tutaj jest Raszyńska. Tam Państwo mogą na lotnisko Okęcie Chopina pojechać. Państwo zobaczą, że nawet ja sama nie widziałam, że tu jest Galeria Myśliwska. Zapraszamy serdecznie. Ulicę Filtrową też każdy zna. Filtry też każdy zna. Tutaj, proszę Państwa, ulica Tarczyńska, Raszyńska. Jestem tutaj od 30-40 lat, bo nawet tutaj nasza szkoła i bursa była szkolnictwa zawodowego. Na Raszyńskiej 1, na Tarczyńskiej 1. Ale nikt z tych reptoidów, wyznawców papieża, Matki Boskiej, Rysia też nie wie. Rysia, bo dzisiaj była w Galerii Monopol. Nie wie, że tutaj jest hotel Sobieski i on się wziął od siostry Sobieskiej, która mieszkała na Tarczyńskiej 1. A ja, będąc w bursie szkolnictwa, odwiedzałam Janeczkę Sobieską, z której Jehówki tutaj warszawskie, wszystkie tu w Polsce, a katolickiej na Mazowszu, nad Wisłą się śmiały, że Janeczka Sobieska na Tarczyńskiej 1 na strychu ma meble, trzyma przez 30-35 lat, a już jest Armagedon. Ja dzisiaj nawet doczekałam, proszę Państwa, Żyda w Galerii Monopol. Proszę Państwa, w Galerii Monopol taki fajny Żydek w okularach z Koszykowej 28, który mówi, że ja się powinnam była nie unikać tych Żydów, tylko że się powinnam do nich zapisać, do tych Żydów. Ja mówię, jeszcze co. Chodźmy, to jest but właśnie tej świętej matki Tereski z Kalkuty. Państwo zobaczą, Tarczyńska czy Raszyńska. Raszyńską Państwo dojadą do lotniska tutaj Okęcie Chopina i z powrotem. Że nie wiem, po co upijana jest ta Warszawa katolicka od papieża, ale Państwo zobaczą, Podlasie Ekspres pojechało. Państwo widzą, Podlasie Ekspres. Podlasie Ekspres jedzie zabrać ludzi na lotnisko Okęcie Chopina i potem do Anglo-Ameryki Białystok przez Szwedzko i przez Marki. No oczywiście Rysia nie zostanie zabrana do Anglo-Ameryki Białystok, bo Rysia jako ta zdemoralizowana skazana jest na zagładę. To znaczy, że Rysia Czubakówna, fura mięsa, fura główna, została zaproszona na zagładę. Tam mamy hotel Campanile. Państwo zobaczą, że ci książęta to raczej kręcą się przy hotelach Campanile, bo tak, w hotelu trzeba mieć bardzo dużo dolarów, dużo pieniędzy. Campanile, tam Francuz piękną książkę na temat jedzenia napisał. Rzeczywiście, we Francji jedzenie jest na najwyższym poziomie. Tu w Polsce, a katolickiej u wyznawców papieża na najgorszym. Tu jest hotel Sobieski, Radisson. Tu.
Także Państwo zobaczą na lotnisko Okęcie Chopina 175 dojedzie 504, jedzie na Ursynów. Państwo zobaczą, tutaj mamy na Szczęśliwice też 128 i ten hotel Campanile też, gdzie Francuz książkę o jedzeniu napisał dobrym. No bo tu w Polsce, wiecie Państwo, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, tylko są te dziady katolickie, które są rozpijane piwem, winem i wódką. Państwo zobaczą, jeszcze raz hotel Campanile, plac Zawiszy, Stara Ochota, Warszawa, katolicka Polska, na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Zapraszamy Państwa do Anglii, Ameryki, Białystok. Rysi już nie zapraszamy, bo Rysia jest zdemoralizowaną żebraczką warszawską, a Warszawa jest beczką łysą, beczką pasiastą, pełną mięsa. Warszawa jest purą mięsa. Nawet Państwo będziecie widzieć tutaj w galerii, proszę Państwa, monopol. Kogo? Państwo będziecie widzieć, to jest rewelacja też, Boheńską. Kim jest Boheńska? Proszę Państwa, ona raz podpadła, że nawet policja, jeszcze na Ząbkowski, na nią była wezwana, a ona chciała się ewakuować. Policja ją przydybała. Campanile. Proszę Państwa, gdy się rozprawiamy na temat Klimy Boheńskiej, mamy wieżowiec. To jest są Aleje Jerozolimskie 1, 2, 3. Tu jest hotel Radisson. To jest ten były hotel sowiecki. Podchodzi żebrak. Hotel Radisson. Nie, to znaczy hotel Campanile. Campanile. Hotel Campanile. Tu za mną stoi Murzyn. Gdybym go nawet nakręciła, to... O tutaj, tutaj, także proszę Państwa, Radisson po lewej stronie, Murzyn stoi na dole, za tym słupkiem, Państwo zobaczą. Proszę Państwa, ten hotel Sobieski, to jest rzeczywiście hotel Sobieski. I tutaj mieszkała Janeczka Sobieska, proszę Państwa, na Tarczyńskiej 1, Janeczka Sobieska. Tutaj żebraczka warszawska nie widziała żadnego cudu, proszę Państwa, w cerkwi świętej Maryi Magdaleny, bo Krysia Domańska powiedziała, że jakaś prawosławna ją do świętej Maryi Magdaleny na Pragę Północ zaciągnęła. Może tam Matka Boska się objawiła. Ona buty straciła. Proszę Państwa, światła zielone, światła czerwone. Mamy bardzo piękne tutaj wibracje. Tutaj mamy ten cokół taki, proszę Państwa, no i ten hotel sowiecki, no i to, że całe nasze Campanile to już jest po drugiej stronie. Teraz mamy hotel sowiecki. Państwo zobaczą. No i rzeczywiście, tutaj mieszkała Janeczka Sobieska, która tego Mareczka, mojego kucharza, przecież skąd się wziął mój kucharz Mareczek? Janeczka Sobieska go wyciągnęła z Piaseczna, z całego przytułka świętego Łazarza i go przygarnęła. Wcześniej przygarnęła Krzysia. To było bardzo dawno lat temu. 35 lat temu. Ja też pomagałam w sumie, jak byłam tą pionierką, głosicielką Stowarzyszenia Uświadków Jehowy. To i Krzysiowi pomogłam, i Mareczkowi pomogłam, Arkadiuszowi też pomogłam, jak również pomogłam nawet Pawełkowi Koczyńskiemu, ale on już całkiem miał zespół Downa. No niestety. Także te beczki, całą tę Warszawę, beczkę pozdrawiam.